Siemanoszko, z tej strony Wafel, a to jest pierwszy odcinek z Westerisa z drugiego sezonu. Tak, kochani, zaczynamy drugi sezon z Westerisa, bo naprawdę nie ma na czym teraz grać. Nie ma żadnego serwera, który by naprawdę przykuł uwagę, aby grać naprawdę z gildią. Tak jak niektórym mówiłem na live'ach, bądź po prostu odpowiadałem, tak grałem sobie na Westerisie tak troszeczkę. Jak widzicie, mam tutaj wojowniczkę 35 poziom. Tą wojowniczkę będę starał się wykoksić. Jak na razie widzicie, ma aurę na G5. Tutaj oczywiście wszystko się przygotowuje, militar jest, wszystko jest, także widzicie, wojowniczka jest odświeżona, oczywiście przy okazji wam pokażę ekwipunek, nie będę startował po prostu od samego początku, bo to by było całkowicie niepotrzebne, tak wiadomo, znów 2-3 odcinki pierwsze byłyby spieprzenia z tego, jak to robię misje, jak to zarabiam, jak to po prostu ja sobie tutaj poleciałem, tutaj nie miałem żadnego item shopa, bez niczego, oczywiście postać Wafla była oddana na konkursie, już chyba ma ponad 100 level, nie jestem pewien, więc tak to wygląda. Ekwipunek przedstawia na tą porę się w taki sposób: miecz pełni księżyca, czyli nasz znany FMS plus 9, 38 średnie, 12 siła, 10 na przeżywkę, z dwoma kedekami, piątkami. Żelak plus 8, tutaj celowałem chyba wtedy 20 orki, dawno tutaj nie grałem, bo dropiłem na orkach, więc tutaj na tamtym dungeonie można było sobie zarobić. Ja aktualnie teraz będę jeszcze robił sobie healera bądź kupię, jak widzicie tutaj, jak wiecie na pewno u każdego na serwerze tutaj była seria, więc każdy wie, że tutaj jest zaklinacz dusz, no i tutaj możemy sobie kupić postać, jak widzicie tutaj na przykład, nie wiem, poszukajmy błysk, 8-0 level błysk, czyli to jest nasz healer, więc taki healer na przykład kosztuje kup za yangi, kosztuje on 1,9 kkk, czyli po prostu 2 kkk praktycznie, więc no troszeczkę trzeba by tu zarabiać na niego, ale ja sobie prawdopodobnie stworzę taką postać i będę na razie farmił w DT. Zobaczymy, jaki będzie drop tam. Aktualnie dropię na medalach, tak jak widzicie, zaraz wam tutaj pokażę, jak sobie ta wojka radzi. Przedstawię wam także mojego buffa, tak jak tutaj wszystko wygląda. Co do misji, misje mam niektóre porobione. Kowalstwo 1, nie chciało mi się tego robić, naprawdę kowalstwa mi się nie chciało robić, to jest masakryczna tajemnica, tajemnica kamieni Metin. Tutaj Uriel powiedział, że w tym mochu mam, znajduje się tabliczka, to ja też nie robiłem. No i polowania ogólnie nie robiłem, stwierdziłem, że ich się nie opłaca robić, więc po prostu nie robiłem. Przy okazji jeszcze dzisiaj sobie otworzymy 42 szkatułki blasków. Z blasków raczej wiecie co dropić, dzisiaj jest aktualnie sobota. Co sobotę od godziny 16 do godziny 22 dropią blaski. Ja niestety jakoś nie za bardzo miałem kiedy tego dropić, bo załatwiałem sprawę z sprzedażą konta na Antarisie, a po prostu ogarnięciem tego wszystkiego tutaj. Więc jak widzicie, tak tutaj wygląda. Sobie otworzymy 42 blaski. Wiem, że mógłbym sprzedać i zarobić, ale otworzę, może po prostu polecimy w ten sposób. Info i tutaj wam pokażę, tutaj jeszcze chłopaki mają PT i oczywiście jeszcze krótkie informacje, ale to za chwilę, także zobaczymy z blasków. Klucz kryształu duszy, okej. Pieczęć orków, super. Zwój Boga, tutaj wszystkie rady. O, mamy już dwa exo. To się cieszę, oczywiście dużo leci na naszych tych rosek. Troszeczkę tych przepustek, mamy dwa exo, oczywiście shop offline ma wystawiony. Tutaj możecie zobaczyć, tutaj takie malutkie rzeczy. Tutaj w ogóle ktoś wyrzucał kadeki piątki, ja sobie zebrałem i po 2 kk wystawiam, nie wiem czy to zejdzie. Tutaj magiczny metal miałem, więc tutaj troszeczkę tego na pewno jest, będziemy mieli co do roboty. Oczywiście szkatułki Westeris, pamiętajcie o tym, że dodań, że zmianki będę sprzedawał ogólnie, bo to jest tutaj na początek największy zarobek. A co więcej informacji zaraz wam pokażę, tylko pokażę wam, jak sobie ta wojka radzi w lochu małp. A więc jesteśmy w lochu małp, jak widzicie wojka sobie nawet radzi, wiadomo, nie jest to jakiś perfekcyjny jeszcze eku, w ogóle nie pokazałem wam całego eku. Śmiertelka 9, 1,5 HP, 5 do perzeta. Nie wiem dlaczego jej jakoś bardziej nie miksowałem, ale po prostu przy czymś takim zostałem. Będę ją oczywiście jeszcze miksował przynajmniej na 10 do perzeta, ewentualnie jeszcze jakaś wartość ataku bądź cokolwiek. W ogóle ma tutaj
5 bonów, tak, 5 bonów, to nie, myślałem, że ono ma 4 bony i nie założyłem rękawiczki, ale ogólnie tutaj można sobie zarobić i najlepiej wydobyć blaski. Do tego ebonitowa bransoleta plus 5 będzie trzeba ją zrobić na plus 9, złoty naszyjnik plus 8, ebonitowe kolczyki plus 9 i skórzane kazaki plus 8. Wiadomo, bony możecie sobie zatrzymać i zobaczyć sami. Tutaj aktualnie też mam buffa, 49 poziom, sam go expiłem. To nie jest żaden kupiony buff, no bo pomyślcie sobie, jak pani jadzie, no to też jakiś głupią nazwę buffa trzeba wymyśleć. Więc tak to wygląda. Ja sobie w ten sposób na razie zarabiam. Przesiaduję tutaj po prostu dniami i zarabiam. Ewentualnie chodzę nocami po metinach i także też jakoś próbuję zarobić. I ogólnie tak. Zapewne tutaj się pojawi pytanie. Wafel, ale co ze starą ekipą? Co tu się stanie? Otóż, każdy, kto będzie chciał ze starej ekipy przejść, ja ich chłopaków tam namawiam, przechodzimy oczywiście na Westerisa. Będziemy grali na Westerisie, tylko będziemy siedzieć na innym teamspeaku. Nie będziemy siedzieć na tym teamspeaku ts.mpcforum.pl. Po prostu ja wykupię teamspeaka. Na razie wykupię na 15 slotów. Zobaczymy, jak się będą zapełniać te sloty. Jeśli będzie więcej, to po prostu dokupię więcej. Po prostu mogę sobie na to pozwolić, więc chciałbym kupić dla gildii TeamSpeaka, no i będziemy tam siedzieć na TeamSpeaku. Jeśli ktoś by chciał, po prostu piszcie do mnie na fanpage'u, piszcie na fanpage'u, a w ogóle znowu rękawiczki nie założyłem, piszcie do mnie na fanpage'u w sprawie gildii, przyjmujemy na razie po prostu każdego. Po prostu chodzi o to, żebyście mieli mutacje i to tyle, naprawdę więcej nie potrzeba. Bądźcie aktywni na TeamSpeaku, musicie mieć mutacje, więcej naprawdę nie trzeba. Bojka sobie radzi moim zdaniem fantastycznie na różnych tutaj dungeonach, na różnych zarobkach, więc ja sobie tutaj na pewno dorobię. Wchodźcie na serwer, ja was serdecznie zapraszam. Jeszcze wam tutaj pokażę parę rzeczy na tym serwerze. W następnym odcinku myślę, że na pewno polecimy wyżej z levelem, wyżej z tym wszystkim, bo jak widzicie, no stoimy, bo ja próbuję zarobić. Teraz jakoś to myślę, że pójdzie. W ogóle gdzie są te moby? Moby. Także ja sobie tutaj ogarnę i widzimy się jeszcze za sekundę. Także jak widzicie, Wojka nie ma żadnych problemów tutaj z innymi bossami i ja sobie tutaj zrobię. Oczywiście pewnie zastanawiacie się, co tutaj robiły drobne ryby, co one tutaj robiły, co robi w ogóle wędka tutaj. Otóż tak, lubię sobie połowić, wiecie, lubię sobie połowić. Tutaj już wam pokazuję mniej więcej, ile mam tutaj już punktów. Mam 56 na 70. Czasami lubię naprawdę sobie połowić. Polecam wam mówić także w niedzielę, żeby sobie zarobić. Naprawdę zarobicie sobie, bądź w ogóle z łowienia łatwo się dorobić. Polecam wam także łowić. Ja jeszcze sobie rozwinąłem górnictwo. Kurczę, cały czas nie to klikam. Rozwinąłem sobie górnictwo do M1, czyli 65% pomyślnego wykopania rudy, z której naprawdę możemy zarobić, bo aktualnie szarfy robią, tak? Pewnie u No Perfecta widzieliście, jak się robi szarfy, czyli musicie tam mieć granat i szafir. Te dwie rudy są ważne, ponieważ coś tam, nie pamiętam dokładnie, jeszcze sobie obejrzę, też będę starał się z tych szarf zarobić, zobaczymy, jak to wyjdzie. Kopcie sobie naprawdę i pamiętajcie, jeśli chcecie dołączyć do gildii, pamiętajcie, piszcie do mnie prywatną wiadomość na Facebooku, bądź jakoś inaczej się skontaktujemy, ja wam podam TeamSpeaka, wejdziemy, dogadamy się. Tylko pamiętajcie, chodzi o to, że na razie bez tego, bez żadnych wymagań, aby była sama mutacja, bo naprawdę są później spiny na TeamSpeaku, że ktoś nie ma mutacji, nie siedzimy razem, to nie jest wtedy zgrana ekipa, a my chcemy zrobić naprawdę zgraną ekipę, także wbijajcie tutaj na serwer, zrobimy naprawdę wielki rozpierdol. Myślę, że do końca tego miesiąca na pewno dobiję 105 poziom, będę miał wszystkie skille dobite, no i już będziemy latać na razory i mniej więcej przygotować ekwiunek. Do tego będę prawdopodobnie robił tutaj kolejną postać, będę robił kolejną postać do PvP. Proponujcie ogólnie w komentarzach, jaka to może być postać, nie wiem, czy Dadger jest dobry do PvP, czy Sura BM, naprawdę proponujcie w komentarzach, jaka postać tutaj jest na tym serwerze, nie, hala, na czwórce byłem, jaka jest postać
Dobra, tutaj to PVP. Ogólnie chciałem wam serdecznie podziękować za tego live'a 24-godzinnego, naprawdę było mega. Udało się wytrzymać jeszcze jak wbiło ponad 100 osób, jeszcze nawet o tej 9 rano, bo w krytycznym stanie było 26 osób o 5, 6 rano. Ja nawet miałem też taki krytyczny stan o tej 6 rano, bo naprawdę już nie mogłem wytrzymać, ale przemogłem się, daliśmy radę, 24 godziny, więc bardzo wam serdecznie dziękuję. Ogólnie zbliża się niedługo 9000 subskrypcji. Też pasowałoby coś ciekawego wymyśleć na to, więc dajcie znać w komentarzu, jaki byście specjal chcieli. Ogólnie możecie proponować specjal na 10 tysięcy subskrypcji, bo te 10 tysięcy subskrypcji naprawdę zbliża się bardzo szybko. Ten odcinek będzie taki mniej więcej troszeczkę informacyjny, będzie tutaj, że robimy gildię, robimy, o jesionek, ogarniamy ekipę, robimy gildię, bo naprawdę z pazdanów nie wszyscy przechodzą, pozostają na tamtym serwerze. Zobaczymy do czasu, naprawdę do czasu, też będzie odcinek wyjaśniający już niedługo, co i jak tam się dzieje, co i jak w ogóle jest. Jeśli ktoś by chciał w ogóle kupić tamtego wojownika, to możecie pisać na prywatną wiadomość do mnie, dogadamy się jakoś oczywiście w złotówkach. Także cóż, ja wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego odcinka, który był mniej więcej informacyjny, że wracam na Westerisa. Chcieliście tą serię, to naprawdę dla was to zrobię. Myślę, że wam się to spodoba. Mam nadzieję, że nie będziecie narzekać na to, że już jest 35 poziom, że już jest aura na G, ale nie ma sensu po prostu pokazywać wam tego od zera. Znów nie ma sensu pokazywać tego od zera, więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Może będą odcinki ogólnie jakoś z gildią, jakoś głosowo fajnie, żebyśmy to ogarnęli. Także pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę. Ja postaram się jak najszybciej w niedługim czasie nagrać kolejny odcinek, ale wiadomo, chciałbym jednak pokazać wam coś w tym odcinku, a nie pokazywać jakieś byle co. Teraz aktualnie też chcę się zrelaksować, jak brzmi to brzmi, ale chcę się zrelaksować z tego powodu, że grałem dzień i noc na Antarisie, po prostu nie miałem swojego prywatnego życia, więc mam nadzieję, że to uszanujecie. Ja chcę po prostu troszeczkę odpocząć, pojadę sobie do innego miasta po prostu odpocząć na parę dni, więc mam nadzieję, że to uszanujecie odcinki, mam nadzieję, że nagram po prostu do przodu, będą się one pojawiały niedługo, z SG będzie odcinek, a tak to będziemy lecieć z serią na Antarisie, będzie to seria dość właśnie tutaj potężna, więc mam nadzieję, że wam się to oczywiście spodoba, pamiętajcie o łapce w górę, a jeśli już chcecie dołączyć do ekipy, to piszcie mi prywatną wiadomość na Facebooku, na pewno się dogadamy, ja właśnie teraz będę zakupował TeamSpeaka i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!